Cześć, witajcie na kolejnym moim filmie. Z racji tego, że maj u mnie był szary, deszczowy, ponury, bez boleni, postanowiłem odpuścić w tym roku te ryby i przypomnieć sobie co nieco, jak łowi się klenie. Mowa tutaj o kleniach 45 cm i w górę. Wybrałem do tego moją ulubioną przynętę, czyli smużaki. Dużych kleni szukałem na mojej domowej rzece, jaką jest Wisłok, średnia nizinna rzeka, która wpada do Sanu. Klenie łowiłem na niskim stanie wody i właśnie przy takim stanie wody smużaki są niezastąpione. Łowienie na smużaki dostarcza dużo emocji, ataki i wyjścia ryb są bardzo agresywne i widowiskowe. Najlepszy okres do łowienia smużakami to ten, w którym do życia budzi się wszelakie latające robactwo. Wtedy dużych kleni szukam w dwóch miejscach. Rano na przelewach za kamieniami i pod brzegiem, w godzinach popołudniowych pod nawisami drzew. Jeśli zaobserwujemy zbierające klenie pod nawisami drzew, możemy być pewni, że oprócz mniejszych stoją tam także kabany po 50 cm i więcej. Na przelewach zazwyczaj łowię rano i wieczorem, rzucając smużaka pod drugi brzeg i ściągając go w poprzek nurtu. Druga metoda, która bardzo dobrze się sprawdza, jest brodzenie i rzucanie w górę rzeki, ściągając smużaka z nurtem do siebie. Ryby wtedy nie mają czasu na przyglądnięcie się przynęcie. W godzinach południowych wybieram miejsca zacienione pod nawisami drzew. Brania zazwyczaj następują, gdy smużak wpada do wody lub mija jakiś kamień. Rzuty przynętą muszą być celne, a w niektórych miejscach wręcz kosmicznie idealne, gdy smużak na milimetry musi ominąć w locie zwisającą gałązkę drzewa. Przy łowieniu na smużaki trafiają się oczywiście przyłowy w postaci boleni, jazi, czasem okoni i szczupaków. Klenie, jak każde ryby, bywają czasem bardzo wybredne. Wtedy bardzo ciężko zaciąć. W takich przypadkach pomaga zagięcie zadziorów i dokręcenie hamulca troszkę mocniej. Niemniej jednak kluczową rolę i sukces zapewnia refleks i szybkie zacięcie w czas. Przy łowieniu na smużaki warto obserwować cały czas przynętę. Kilka razy zdarzyło mi się, że kleń zaatakował przynętę pod nogami, gdy nie byłem na to w ogóle przygotowany. Jak to ktoś pięknie kiedyś ujął, mówią, że duży kleń ma oko w każdej łusce i ciężko jest podejść taką rybę. Do takich właśnie zadań smużak nadaje się idealnie. Zapraszam na film.
takich tleniach właśnie. Och, piękne. Piękna klucha. Piękna klucha, zobaczcie. O, będzie to... Boże, będzie z 50 cm. Kurde, nie wpięła się. Wow. Tleniach właśnie mówiłem, mimo że dzisiaj jest chujowy dzień, bo strasznie ostrożnie zbierają, ale udało się na szczęście. Zobaczcie. Klucha, myślę, że około 50 cm. Nie mam metra, ale myślę, że ma około 50. Przymierza do wędki najwyżej. I właśnie takie właśnie ryby się łowi na smużaki. Coś pięknego. Dzisiaj spadło mi ze 3 jeszcze takie, ale już wiem dlaczego. Kotwica nie są po prostu, nie docina mi po prostu. Ten był zapięty za samą skórkę, a mimo to grot nawet nie był przebity. Piękna rybka. Uciekaj. Fajna kluska na brąbę. No dobra, 4 dychy będzie miał. Może trochę więcej. No, około 40. Fajny klenik.
druga kluska z tego miejsca na brąbę, też w okolicy czterech dych, taki fajny, super buziaj do wody, pięknie zasysają dzisiaj. Nie dużo chyba. O, chyba jedno. Albo bałem, albo dużo trochę. O, gruba klucha. Oho. Gruba kluska. 50 to się nie będzie. 50. To może nie, ale... gruba. 40 plus. Nawet może 45 i plus. Już piękna kluseczka. Już wam pokazuję. Zaraz mi wyleci. O, no właśnie. Stoj. Taka gruba klucha na brąbę Andrzeja Lipińskiego. Grube 40, koło 45 podejrzewam. Pięknie. Będzie dobra. Siedzi w podrawie, tylko padło. No może gigantem to on nie jest, ale już taki przyzwoity. 35 plus, może koło 40, ale wychodziły większe jeszcze. Tak jak mówiłem, rzut pod zwisające gałęzie, czy tam to trochę mało tych gałęzi, ale stoją w cieniu. Taki klenik. No, taki z 35. Wpuszczamy. Piękne branie było. Trzydziestka piątka. Ale pięknie zaatakowała, ale fala szła za służa tym ślicznym.
super. Do wody. Ale ducha. O, masakra. Klenior. Piękny. Myślę, że może mieć po 50. Zabrał od razu, jak tylko wpadło. No, może być po 50. To dopiero klucha. Oja, super. Ta klucha może mieć koło 50, ale na pewno 45 plus. Pod 50. Gruby, piękny kleń. Widziałem, jak zebrał owady, które gdzieś tam na trawkach przy wodzie są. Widziałem, jak wyszedł cały. Jeden rzut, spadł przed pysk, zaatakował. Jest piękna klucha. Taka kluseczka wraca do wody. Piękny. Poszedł.
skórkę. Za samą skórkę. Taki grubasek na brąbę. Granica 65 ma na moje oko. Coś takiego. Fajny. Kurde, bolenie normalnie na boleniówki nie biorą, a biorą na brąbę.